Cześć wszystkim. Dzisiaj drugi film poświęcony Wojsku Polskiemu, czyli co? Wywiad z żołnierzem, część druga. Troszeczkę dłuższy, troszeczkę bardziej treściwy. Nie skupiający się tylko na granicy, ale ogólnie na służbie naszego tajemniczego gościa, który się powolutku ujawnia. A więc zapraszam do oglądania. Cześć, witam żołnierzu w naszym drugim, krótkim nagraniu. Dzisiaj chciałbym Cię dopytać o więcej szczegółów dotyczących wojska, czyli jak długo jesteś żołnierzem, jak się zaczęła Twoja przygoda z wojskiem, od kiedy to wszystko się w ogóle zaczęło? Witam, dziękuję ponownie za zaproszenie do udzielenia wywiadu. Możesz mi mówić po imieniu Marcin. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział, gdzie służę i kim jestem, gdyż nie ujawniam swojego wizerunku, a więc czuję się bezpiecznie. Moja przygoda z wojskiem rozpoczęła się dokładnie 6 lat temu, w momencie, gdy straciłem pracę. Tak jak wspominałem w poprzednim wywiadzie, wojsko miało uratować mi życie, jednak tak się nie stało. W WOT-cie było fajnie, śmiesznie. Już wtedy zaczęło się takie troszeczkę poniżanie i wchodzenie na psychikę, jeśli chodzi o dowódców, ale wtedy każdy miał wywalone na to, bo nie byłem żołnierzem zawodowym i tak naprawdę mogłem się wypiąć tyłkiem na to, co mi ktoś mówi. Marcin, bardzo bym Cię prosił, abyś opowiedział coś o granicy. Jak to się w ogóle u Ciebie zaczęło? Jak zacząłeś jeździć na tą granicę? I kiedy to mniej więcej było? Mój pierwszy wyjazd na granicę był jakieś 2 albo 3 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, jak rozpoczęła się ta cała inwazja uchodźców z Białorusi. No i tak, pierwszy wyjazd, to tak naprawdę nikt nie wiedział, co robić i jak. Ani dowódcy, ani my. Zaczęło się od rozstawiania koncentryny na granicy. Jak już były porozstawione te takie prowizoryczne zasieki, to po prostu pilnowaliśmy, żeby nikt nie przekraczał ich, a przekraczało bardzo dużo ludzi. I tak naprawdę w jednym miejscu rozstawiliśmy tę koncentrynę, a w drugim już była rozerwana, rozcięta i ktoś po prostu przechodził. Nie mieliśmy żadnych rozkazów co do strzelania, co do użycia broni. Po prostu mieliśmy jej nie używać przeciwko uchodźcom, gdyż wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że oni mogą być niebezpieczni. A jak często jeździłeś na granicę? Ile razy już w ogóle byłeś? Jesteś w stanie policzyć? I ile to wszystko trwało czasu? Później już jeździłem na granicę, tak naprawdę, w bardzo krótkich odstępach czasowych. Z wyjazdu na wyjazd było coraz mniej żołnierzy, bo jak ktoś służył kilka tygodni na pasku, to przez pierwsze 3, 4, 5 tygodni to było nawet fajne, bo to była jakaś nowość, coś innego niż siedzenie na batalionie i mieszanie powietrza, więc każdemu się podobało, ale jak już dochodziły te służby do kilkunastu tygodni, to do tego stopnia wchodziło na psychikę, że u niektórych żołnierzy pojawiał się psycholog po powrocie z granicy. Niestety, ale tak to działa. To nie jest żadna misja pokojowa, że jedziesz tam i po prostu chodzisz i wypatrujesz, co się dzieje, tylko ty tam jedziesz, żeby bronić kraju, wbrew temu, co niektórzy myślą. Czy jakiś wyjazd na granicę szczególnie zachował się w twojej pamięci? Coś bardzo szczególnie zapamiętałeś z dobrej bądź z tej złej strony? Mój najgorszy wyjazd na granicę był zimą. To był przełom roku 2022 i 2023. Śniegu i błota po pas. To wszystko się topiło. Myśmy jechali, pamiętam, Jelczami na granicę. To była okolica Małaszewicz, jeśli dobrze pamiętam. A może nie, a może troszkę dalej. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. No i było bardzo zimno, ale też pomijam ten fakt. Wszyscy wymarznięci, pomimo że każdy miał jakieś tam ubranie termo pod spodem, to nic to w ogóle nie dawało, pomimo że chodziliśmy cały czas, też nic to nie dawało.
I pamiętam, że wtedy połowę służby zajmowało nam wykupywanie jelcza z błota. Tam błoto było takie duże, że praktycznie pół jelcza się utopiło w tych bagnach. Więc wyobraźcie sobie, jakie musiało być bagno, skoro koło jelcza ma jakiś metr wysokości. Więc to tyle było ciężkie. Wracaliśmy, pamiętam, z tej granicy na jednostkę. I co, zamiast się, nie wiem, przykładowo umyć, zjeść i wypoczywać, to musieliśmy prać mundury, bo rano znowu był wyjazd, więc to było bardzo ciężkie i psychicznie, i fizycznie. Byliśmy strasznie wymordowani. No i wszyscy byliśmy wyziębnięci, prawda, bo przy takich minusowych temperaturach, jak wtedy temperatura dochodziła do minus 15, minus 20, no to możecie się tylko domyślać, jak się rozgrzewaliśmy na granicy. Mieliśmy termosy z wkładką, herbata, no i było nam po prostu cieplej. Jak dobrze rozumiem, piliście alkohol na granicy, alkohol w wojsku? Dowódcy wiedzieli, jak się rozgrzewamy na granicy. Zawsze tylko było powiedziane, żebyśmy nic nie odjebali sobie i komuś. No i tak się staraliśmy robić, żeby nikt nikomu nic nie odjebał. Oni wiedzieli, jak my się rozgrzewamy, bo oni w ten sam sposób się rozgrzewali. Nawet jak jeździliśmy na rotacje wojskowe, jak jeszcze służyłem w WOT, jak byłem żołnierzem OT, to gdy mieliśmy przykładowo nocne bytowanie w lesie, to dowódca nas zostawiał. On jechał oczywiście do jakiegoś hotelu, czy na batalion wracał i mówił do nas: ja nie chcę wiedzieć, co tutaj się będzie w nocy działo, ale punkt 5 mają być wszyscy trzeźwi. Więc jeśli chodzi o takie kwestie, to tak, jest pijaństwo w wojsku i to bardzo duże. Nie tylko pijaństwo zresztą, bo narkotyki również się pojawiają. No ale o tym już nie będę wspominać, bo to jest grubszy temat. A jak wyglądała sytuacja na granicy? Jak byliście traktowani przez przełożonych, przez innych? Zawsze my, żołnierze zawodowi, zazdrościliśmy dla żołnierzy WOT-u na granicy tego, że oni są inaczej traktowani, z taką ulgą. No bo dlaczego? Bo to nie są zawodowi żołnierze, dlatego mogli mieć jakiekolwiek fory. No ja uważam, że tak być nie powinno, skoro tam wszyscy byli równi, każdy nosił broń, każdy bronił kraju w jakiś sposób, więc każdy powinien być tak samo traktowany, a jednak jeśli któryś z wociaków coś odjebał, to co, było przymykane oko, zrobił kilka pompek przykładowo, albo się przebiegł z satelitką i tyle. A jeśli ktoś coś z zawodowych odjebał, to zaraz żandarmeria, prokuratura i tyle. Nie mówię, że dużo żeśmy odjebywali na granicy, ale bywały różne przypadki, czasami nawet niebezpieczne, o których nawet dowódcy nic nie mówili i nie wiedzieli. Czyli rozumiem, że często dochodziło do sytuacji niebezpiecznych związanych ze służbą na granicy między żołnierzami, prawda, w wojsku, dajmy na to. Bardzo często, może nie, nie można tak tego nazwać, ale dość często. Czy były to sytuacje niebezpieczne? Myślę, że tak. Najniebezpieczniejsza sytuacja, do której doszło na granicy, o której nikt nie mówi, to było zgubienie karabinu Grot wraz z dwoma magazynkami. O dziwo, on się nie znalazł. Media podawały, iż został zagubiony karabin na pasku na granicy, ale że po 3 dniach się odnalazł, a w rzeczywistości prawda była inna. Jeździliśmy kilka dni w poszukiwaniu tego karabinu, no i niestety nie został odnaleziony. Żeby było ciekawiej, zgubił ten karabin wraz z magazynkiem, z amunicją, żołnierz WOT, no i nie poniósł żadnych konsekwencji. Nie został wydalony ze służby, nie został postawiony przed sądem wojskowym, nie zabrała go żandarmeria, ale gdyby coś takiego miało miejsce w przypadku żołnierza zawodowego, to gwarantuję, że dostałby kilkanaście lat pozbawienia wolności i słono musiałby za to wszystko zapłacić, więc w wojsku są równi i równiejsi. A jak wygląda sytuacja wyposażenia żołnierza na granicy, bo często się czyta w sieci, że żołnierze są bardzo niedoposażeni, że nie mają podstawowego szpeju.
co do szpaju, który mieliśmy na granicy, to niezależnie czy żołnierz Wociak, czy my zawodowi, każdy musiał się doposażyć na własną rękę za własne pieniądze, gdyż te wyposażenie, które nam gwarantował MON, nie wystarczyło nawet w jakimś tam delikatnym stopniu. Trzeba było sobie kupić swoją bieliznę termoaktywną, żeby tam nie zamarznąć przede wszystkim, kominiarkę, czapeczkę, ciepłe rękawice, ciepłe skarpety. Pomimo, że to wszystko nam gwarantował MON, to się w ogóle nie sprawdzało do tego stopnia. Nóż, multitool, no to są takie podstawy, prawda? Ładownice, dajmy na to, apteczka, bardzo dużo takich rzeczy, akcesoriów, które wydawać by się mogły oczywiste w wojsku. My musieliśmy kupować za własne pieniążki, także... A słuchaj, czy teraz w najbliższym czasie wybierasz się może na służbę na pasku na granicy? Jeśli będzie powołanie na granicę, myślę, że pojadę, ale teraz potrzebuję troszeczkę odpoczynku i psychicznego, i fizycznego. Po ostatnim moim wyjeździe na pasek, jakie mam odczucia, co mi towarzyszy? Przede wszystkim uważam, że to jest jeden wielki śmiech i parodia, to co się tam dzieje, gdyż tak naprawdę żadne przepisy, które są regulowane przez, nie wiem, jakikolwiek dziennik ustaw czy cokolwiek, nie mają tam, nie znajdują tam zastosowania. Nawet tego typu, jak rozkaz dzienny, który wychodzi, przykładowo, co mamy robić na granicy, nikt się tego nie stosuje. Nawet prawo do użycia broni tak naprawdę jest tam bagatelizowane, bo my tej broni nie używać nie możemy, a jeśli ktoś w ogóle użyje broni, to oczywiście musi pisać meldunek, musi pisać sprawozdanie. A czym jest to użycie broni? Użycie broni to nie jest strzelenie w powietrze, w ziemię, gdziekolwiek. Samo przeładowanie broni, czyli załadowanie naboju do komory nabojowej, to już jest użycie broni i z tego trzeba się rozliczać, więc wyobraźcie sobie. Statystyki podają, że została użyta broń na granicy ponad 1500 razy. No ale ile z tego to było zwyczajne przeładowanie broni po prostu? Ja podejrzewam, że użycie broni z tej całej liczby, którą podają statystyki, to może było 1/5. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za takie wyczerpujące odpowiedzi. Po raz kolejny nakreśliłeś, jak wyglądają realia wojskowości, jak wygląda MON oraz jak wygląda ciężka służba na pasku na granicy. Dziękuję za to, że tam czuwasz, że czuwają żołnierze tacy jak Ty. I do zobaczenia w kolejnym reportażu, w kolejnym cyklu z serii Zeznania żołnierza. Pozdrawiam. Dziękuję również i pozdrawiam. Czołem.